tvpodkarpacie.pl. W meczu piątej kolejki rozgrywek drugiej ligi słowackiej drużyna Ciarko KH 58 Sanok podejmowała na własnym lodzie MHK Martin. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii.
popełniliśmy w pierwszej tercji takie dwa błędy, takie, można powiedzieć, dziecinne, nie powinno się to przytrafić, tak, no, ale chłopcy naprawdę i wkładają dużo serducha w te mecze i uczymy się tego hokeja jeszcze trochę, uczymy się nie popełniać takich kardynalnych błędów, można powiedzieć, w obronie, bo to są takie naprawdę duże błędy, z których od razu dostajemy gole, od razu, tam te w pierwszej tercji dwa błędy i bezlitośnie przeciwnik wykorzystuje no ale pracujemy na treningach nad tym i tą tercję obronną staramy się robić i pracować nad tym, także gra była może płynniejsza, dlatego że po prostu graliśmy na trzy piątki, a nie w 10 czy w 12, ale jeszcze to na chłopakach ta gra, te ostatnie 2-3 mecze w 10, w 12 jeszcze się odbija, nie? Jeszcze widać, że jeszcze brakowało troszeczkę w trzeciej tercji, tak, że tak powiem, takiej pary. Tak jest, troszeczkę lepiej graliśmy, nie ukrywajmy, niż ostatnie mecze, ale popełniliśmy kilka błędów i niestety to nie jest juniorski hokej, że się nam opieczy. Niestety zrobimy błędy, jesteśmy karceni. Tak to wygląda. My też pracujemy na treningach nad przewagami, nad ustawieniem i to jest, mówię, to jest młoda drużyna, ci chłopcy się uczą, tak? Większość z tych chłopaków, nawet jak była ta seniorska drużyna STS, no to nie grała przewag. Oni raczej byli odstawiani na bok, a dzisiaj są wystawiani tutaj do takich głównych ról, że tak powiem, no i muszą się pewnych rzeczy przysposobić do tego, trzeba czasu trochę. Pod koniec drugiej tercji złapaliście taki wiatr w żagle, czego zabrakło, żeby pójść za ciosem na początku trzeciej tercji? Nie mam pojęcia, może troszeczkę siły, niestety niektórzy chłopacy z drużyny pracują, także silno troszeczkę brakuje jeszcze, ale myślę, że z każdym meczem będziemy mieć coraz więcej siły i będziemy lepiej grali. Trochę lepiej to kadrowo wygląda, bo te poprzednie mecze, no naprawdę było ciężko grać, na dwie piątki pewnie. No na pewno, chłopaki dochodzą do nas, Marcin Mazur wróci po długiej przerwie, także wspomógł nas, kolega z Białorusi też przyszedł, wspomógł nas. No nic, Rafał Ćwikła po kontuzji wraca. Jeszcze czekamy jeszcze na Karola i na Mateusza, mam nadzieję, że będzie dobrze. To jeżeli chodzi o kibiców, to mamy świetnych ludzi na trybunach i fajnie się bawią i fajnie, że są z tą drużyną, bo ta drużyna też, powiedzmy, że nie jest jakimś potentatem, tak? Ci chłopcy naprawdę uczą się dopiero pewnych nawyków, takich w seniorskim hokeju, ci młodsi chłopcy coraz lepiej, Maciek Witalny wygląda na lodzie, także no trzeba chwilę czasu i trzeba trochę cierpliwości i naprawdę to w sumie z czasem się odpłaci i ta drużyna tą grą lepszą i wynikami też, tym kibicom mam nadzieję. A naprawdę kibice jeżdżą za tą drużyną i byli z nami w Trebiszowie też, grupa około 150 osobowa i dopingują, także no to jest naprawdę ogromny jakby plus i dla klubu i dla chłopaków, nie? Oni grają przecież dla kibiców. TV Podkarpacie.pl